No i jesteśmy świeżo po konferencji Apple, chociaż z tą swoją świeżością bym nie przesadzał, bo jak widzicie mamy pierwszą 50, jak nagrywam ten film, no bo postanowiłem właśnie zarwać nockę i zobaczyć tę konferencję i w zasadzie na gorąco skomentować te przerażająco szybkie nowości, chociaż przerażająco to najbardziej była cała godzina rozgrywanej właśnie tej konferencji. Chociaż trzeba powiedzieć, że było bardzo fajne intro, takie właśnie halloweenowe, w takim ciemnym stylu, wprowadzające do całej konferencji, na której Tim Cook właśnie wyszedł i powiedział, co zobaczymy, a raczej przedstawił następne osoby, które wprowadzały poszczególne nowości, które dla Was teraz będę chciał właśnie na gorąco sobie skomentować, chociaż od razu Wam mogę powiedzieć, że w przyszłym miesiącu, jak te komputery będą od razu dostępne, będę mógł się nimi pobawić, także subskrybujcie kanał, aby nie przegapić również tych wideo, no a my lecimy z tematem. Przede wszystkim, nie owijając w bawełnę, doczekaliśmy się niemalże wszystkich nowości, o których mówiło się w newsach sprzed kilku dni, kilku tygodni, a mianowicie pojawiły się m.in. nowe MacBooki, a także iMac i zaraz sobie do nich przejdziemy. Niestety nie było żadnych nowych iPadów, co oznacza, że iPad mini 7 generacji, iPad 11 czy iPad R6 najprawdopodobniej pojawi się dopiero na wiosnę, na przełomie marca i kwietnia, także oczekując na te tablety muszą się jeszcze uzbroić chwilę cierpliwości. Natomiast co dziwne, Apple akurat nie zaktualizowało, z tego co widzę w Apple Store, przynajmniej na tą godzinę jak to nagrywam, czyli jest druga w nocy, akcesoriów typu Magic Mouse, Magic Trackpad, Magic Keyboard o port USB typu C. Dalej te urządzenia widnieją jako sprzęty posiadające port Lightning, więc trochę dziwnie, że wraz z taką aktualizacją, zwłaszcza na przykład tego nowego iMac'a z M3, nie ma tych nowych urządzeń zasilanych właśnie poprzez ten port. Dziwne, no ale jak widać tak po prostu jest. Natomiast przechodząc do samych tych sprzętów, które faktycznie zostały zaprezentowane, tutaj Apple niczym nie zaskoczyło, bo o tym, że będą nowe procesory M3, M3 Pro i M3 Max mówiło się od dłuższego czasu. Jedynym w zasadzie zaskoczeniem jest to, że Apple wyeliminowało, i to sobie przed chwilą potwierdziłem na ich stronie, MacBooka Pro 13-calowego. Wreszcie robią tak naprawdę porządek w swojej ofercie, bo umówmy się, było dziwną sytuacją to, że mieliśmy MacBooka Air 13-calowego, teraz 15-calową wersję i te laptopy były jeszcze dostępne na rynku z różnymi procesorami M1, M2. Tutaj była też pośrednio właśnie ta wersja 13-calowego MacBooka Pro z również M2 i nagle w ofercie pojawiały się MacBooki Pro 14 i 16-calowe, które również już miały ten nowy design, jak choćby te nowsze MacBooki Air, a ta popularna 13 stała w miejscu i był zmieniany tylko procesor. To było naprawdę dziwne, więc teraz tej sytuacji nie ma, bo po prostu już tego komputera nie ma i ten podstawowy procesor M3 trafia właśnie do tych MacBooków Pro, również 14-calowych. Choć tu warto zaznaczyć, że ten podstawowy procesor M3 będzie implementowany jedynie do wersji 14-calowej, bo w 16 możemy jedynie zamówić M3 Pro lub M3 Max. Natomiast ceny tych komputerów, tej podstawowej wersji, zaczynają się od 9000, ale niezłym absurdem, i tutaj już mówię naprawdę o dużym niestety rozczarowaniu, jest to, że ten najnowszy MacBook Pro 14-calowy z M3 ma 8 GB RAM-u w podstawie przy laptopie za 9000. To jest naprawdę przeginka i wydaje mi się, że Apple tutaj troszeczkę grubo poleciało, no bo żeby mieć minimum te 16, który moim zdaniem teraz w następnych latach, zwłaszcza przy laptopach z takiej serii Pro, będzie naprawdę potrzebne, trzeba dopłacić 1200 zł, więc robi nam się kwota 10 200 zł za tą podstawową wersję M3 w 14-calowym MacBooku, więc moim zdaniem w takiej sytuacji warto już siłą rzeczy rozważyć, czy nie dopłacić sobie do M3 Pro 14-calowego, który na pokładzie za 11,5 tysiąca złotych ma od razu 18 GB RAM-u. Moim zdaniem to jest mega słaba zagrywka, że za tak dużą cenę daje się 8 GB RAM-u i to Apple będzie wypominane, od razu Wam mogę powiedzieć, no bo po prostu kupując komputer dla profesjonalistów ciężko w 2023, a w zasadzie już w 2024 roku rekomendować komuś 8 GB RAM-u. Apple tu naprawdę moim zdaniem przegięło. Natomiast tyle dobrze, że w tych pozostałych modelach dodano 18 GB RAM-u zamiast 16, no i można powiedzieć, że nie został zmieniony cennik tych poszczególnych droższych modeli. Ich ceny oczywiście domyślnie już nie są niskie, to trzeba sobie wprost powiedzieć, mówimy tutaj o minimum kilkunastu tysiącach złotych, gdzie można mieć tą maksymalną konfigurację pewnie nawet dwa razy droższą, jeszcze tutaj tego nie konfigurowałem. Natomiast ogólnie mówimy o komputerach dla profesjonalistów, więc ta cena może poniekąd się bronić, chociaż te 8 GB RAM-u przy tym laptopie za 9000 na pewno się nie obroni, to jeszcze raz podkreślam.
podkreślę. Natomiast zostawiając ten wątek na boku, warto jeszcze wspomnieć, że Apple ogłosiło, zaprezentowało w zasadzie nowy kolor tego MacBooka i ten laptop w tym kolorze Space Black, bo tak się nazywa, wygląda naprawdę kapitalnie i tą wersję na pewno będę chciał przetestować, bo idealnie tak naprawdę nawiązuje do iPhone'ów i będzie, wydaje mi się, to jeden z najładniejszych laptopów w ogóle, jaki powstał. No ale zobaczymy, jak jest też z kwestią brudzenia się tej pokrywy i tak dalej. Natomiast oczywiście to, co najważniejsze i co Apple samo ogłaszało w zaproszeniu na ten event, chodzi tutaj o zwiększoną wydajność tych procesorów i wiadomo, że M3 będzie odpowiednikiem tych podstawowej linii, natomiast M3 Pro czy M3 Max będzie tym wyborem dla profesjonalistów, dla osób, które najwięcej wymagają. Bo ta najlepsza konfiguracja z M3 Max mówi nam naprawdę bardzo dużo. Mamy tutaj 16-rdzeniowy procesor i 40-rdzeniowy procesor graficzny, a także możliwość obsługi 128 GB samego RAMu, więc to jest naprawdę dosyć duży skok, jeśli chodzi o ich te profesjonalne laptopy. Jest to tak naprawdę nawiązanie do tych topowych stacjonarnych komputerów, które Apple oferuje, między innymi właśnie Maca Studio. Także podczas całej tej konferencji przez dobre 10 minut Apple porównywało wydajności wszystkich tych procesorów i co zastanawiające, bardzo mocno kładli oni nacisk na samo porównanie do chipów od Intela, więc widać, że Apple ciągle wierzy w użytkowników, którzy mają właśnie jeszcze te stare komputery, że zrobią wreszcie ruch i przesiądą się właśnie na jeden z tych nowych chipów, jeśli chodzi o MacBooki. Warto tutaj dodać, że wszystkie te procesory są wykonane w technologii 3 nanometrów i oferują m.in. technologię Dynamic Caching, co oznacza, że GPU przydziela wykorzystanie pamięci lokalnej w sprzęcie w czasie rzeczywistym, zapewniając, że tylko dokładna ilość potrzebnej pamięci jest używana do każdego zadania. I to było w zasadzie tyle z teorii na ten moment. Przetestuję sobie na pewno te urządzenia, jak będą dostępne. Tą podstawową konfigurację, a także M3 Pro będzie można testować już w przyszłym tygodniu, natomiast M3 Max pojawi się dopiero później w listopadzie, więc na tę wersję sobie akurat trochę poczekamy. I tyle w zasadzie z tych kluczowych zmian, choć tu warto powiedzieć, że w tej podstawowej wersji mamy zwiększoną jasność samego tego ekranu, bo zamiast teraz 500 nitów mamy 600, więc na pewno niektóre osoby, zwłaszcza pracujące na przykład bliżej okna albo nawet na zewnątrz, docenią właśnie ten fakt. Natomiast to nie koniec nowości, bo Apple ogłosiło zgodnie z przewidywaniami również iMac'a i on również posiada w zestawie M3, natomiast nie ma M3 Pro, o czym się jeszcze też wspominało, że może być właśnie taki procesor zastosowany również w tym 24-calowym stacjonarnym komputerze. Generalnie Apple twierdzi, zobaczymy na ile jest to zgodne z rzeczywistymi testami, że nowy iMac jest do 2,5 razy szybszy aniżeli poprzednio 27-calowe iMac'i oparte o procesory Intela i nawet 4,5 razy szybszy aniżeli te podstawowe modele 21,5-calowe. No i swoją drogą Apple również zaznaczyło, że ta wersja jest 2 razy szybsza aniżeli ta wyposażona w procesor M1. Natomiast więcej różnic pomiędzy tymi komputerami nie ma, bo jest on dostępny dokładnie takiej samej nowej, tej chudej stylistyce, w tych samych kolorach. Dodatkowo mamy na pokładzie Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3. No i również mam wbudowaną w kamerę Full HD, a sam komputer przychodzi oczywiście w zestawie z klawiaturą, a także myszką, ale tak jak Wam mówiłem, niezaktualizowaną o port USB typu C. Natomiast jeśli chodzi o samą cenę, tu również Apple się nie popisało, ze względu na to, że ta bazowa wersja z M3 kosztuje 7,5 tysiąca złotych i oczywiście w standardzie mamy 8 GB RAMu. Natomiast jeśli byście oczywiście chcieli w tym iMacu rozbudować ten RAM, to jest taka opcja, no bo dokupując te kolejne 8 GB, zwiększając tą sumaryczną ilość do 16, będziecie musieli dopłacić 1200 zł, albo dokładając 16 GB, będzie trzeba zapłacić odpowiednio 2400. No i to w zasadzie tyle, tak to w skrócie wyglądało, aż chciałoby się powiedzieć, czy warto było zarywać tę nockę, żeby zobaczyć te 3, można powiedzieć 4 nowości, gdzie nawet tych akcesoriów nie zaprezentowało, ale za to Apple pobudziło mnie bardzo mocno swoim nowym cennikiem, a raczej tym, że przy tym laptopie za 9000 dalej mamy taką ograniczoną ilość samego RAMu. Tutaj Apple świetnie nawiązało tym stwierdzeniem przerażające, bo dla mnie właśnie ten obraz sytuacji jest idealny. Także tyle ode mnie, dajcie koniecznie znać, która Wam z tych nowości najbardziej podoba, czy czekaliście na przykład na nowego iMac'a, czy jednak ten nowy MacBook Pro 14-calowy, zwłaszcza w tym nowym kolorze, robi dla Was robotę i będziecie chcieli go kupić. Także my widzimy się w następnym materiale. Trzymajcie się, cześć!